Sponsorem jest porównej strona na której znajdziecie najtańsze lokaty konta i pożyczki. Dziesięciu zbrodniarzy, którzy ponieśli karę. Materiał opracowany na podstawie wirtualna. Polska 10: Raul Moat. Brytyjczyk zranił swoją byłą partnerkę i zabił jej nowego chłopaka. Na miejscu zbrodni zostawiając długi list, w którym zapowiadał dalsze zabójstwa, biorąc sobie za cel policję. Brytyjska policja polowała na Raula tydzień. Finałowy bój, sześciogodzinna obława na ukrytego w wysokiej trawie Moata, zakończyła się kiedy ten postrzelił się bronią myśliwską, usiłując popełnić samobójstwo. 9 Muammar Kaddafi, libijski pułkownik polityki i ideolog. Utrzymywał bliskie relacje ze Związkiem Radzieckim, prowadził agresywną politykę i angażował się w konflikty w latach 80. oskarżony przez zachód o sponsorowanie terroryzmu. W 2011 roku nie zgodził się oddać władzy w następstwie społecznych protestów. Doprowadziło to do wybuchu wojny domowej, zginął w strzelaninie pomiędzy powstańcami a wiernymi mu siłami. Osiem, Saddam Hussein, iracki prawnik polityki, mąż stanu, jedyny marszałek Iraku, generał, prezydent i faktyczny dyktator Iraku. W 1980 roku rozpoczął wojnę z Iranem, która trwała do 1988 roku i do której był mniej lub bardziej jawnie namawiany przez wspierane militarnie i politycznie przez USA oraz Związek Radziecki obawiające się rozprzestrzenienia się irackiej rewolucji islamskiej. W 1988 roku prowadził operację Al-Anfal, w trakcie której użyto broni Chemicznej przeciwko kurdyjskim formacjom, zbrojnym oraz ludności cywilnej. Obalony w 2003 roku w wyniku inwazji międzynarodowej koalicji na czele z USA i Wielką Brytanią. W 2006 roku powieszony na podstawie wyroku Sądu Najwyższego. 7. John Wykes 14 kwietnia 1865 roku około godziny 22.10 niezauważony wszedł do prezydenckiej loży w Teatrze Forda. Zareglował drzwi i strzelił Lincolnowi w tył głowy. Podczas ucieczki zamachowiec zeskoczył na scenę łamiąc nogę. Zdołał dotrzeć do czekającego konia i wymknąć się z miasta. Buff zginął w strzeleninie. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. W wyniku postrzału doznał złamania kręgosłupa. 7 lipca 1865 roku powieszono czterech pozostałych współ... 6. Adolf Eichmann był głównym architektem i bezwzględnym wykonawcą planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, w której wyniku zginęło wiele milionów Żydów. Po wojnie Sesmanowi udało się zbiec do Argentyny. Mossad deptał mu po piętach, jednak tak naprawdę przypadek zdecydował o schwytaniu zbrodniarza. Jego syn spotkał się z córką żydowskiego uchodźcy z Rzeszy i w domu rodziców dziewczyny wypowiadał się dość pochlebnie o nazistach, wspominając, że jego ojciec był w czasie wojny niemieckim oficerem. Ojciec dziewczyny skojarzył Zobaczył te fakty z nazwiskiem Eichmanna, pojawiającym się w prasie i powiadomił odpowiednie służby. W 1960 roku Mossad przeprowadził akcję uprowadzenia nazistowskiego zbrodniarza z Argentyny. Powieszono go w 1962 roku. 5. Radovan Karadzic, polityk Republiki Serbskiej. Były prezydent Serbskiej Republiki Bośni i Harcegowiny, lekarz psychiatra, poeta, zbrodniarz wojenny. Od 1997 roku był poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze. Akt oskarżenia obejmuje ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, naruszenia praw i obyczajów wojny oraz naruszenie konwencji genewskich. Dotyczyło to także głośnej masakry bośniaków w Srebrnicy. W 1995 roku został zatrzymany 11. Lat później w stolicy Serbii, Belgradzie. Pracował tam jako lekarz pod fałszywym nazwiskiem. Dla niepoznaki nosząc długą brodę. 24 marca 2016 roku znany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii winnym zbrodni przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa Srebrnicy. Został skazany na 40 lat pozbawienia wolności. Cztery Zodiak. Zodiak wysyłał do gazet i policji listy, w których opisywał swoje zbrodnie i zapowiadał następne. Do wiadomości były dołączane zakodowane. Z specjalnym szyfrem notatki, w które miały ukazywać się na łamach prasy pod groźbą kolejnych morderstw. W zeszłym roku 27-latek z USA ogłosił, że złamał kod Zodiaka. Okazało się, że to Arthur Allen zmarł 17 lat temu na atak serca. 3. Ned Kelly, australijski bandyta, syn irlandzkiego złodzieja, który został skazany na banicję do australijskiej kolonii karnej. Przemierzał Australię, dokonując przez ponad dwa lata napadów rabunkowych i ograbiając banki. Przez wielu Australijczyków był postrzegany jako ofiara systemu. Przed jego egzekucją zebrano 32 tysiące podpisów protestujących przeciwko wydanej na niego karze śmierci. 2. Teodor Kaczyński, amerykański matematyk i terrorysta. Pochodzi z rodziny o polskich korzeniach. Jego dziadkowie byli Polakami. Kaczyński wysyłał listy bomby do różnych ludzi, przyjmując filozofię zbliżoną do anarchoprymitywizmu. Uważał, że nowoczesna technologia pozbawia, człowieka wolności i w swoim niemaniu walczył w ten sposób ze złem wynikającym z postępu technologicznego. Bombę wysyłał w starannie wykonanych przez siebie drewnianych pudełkach. Gaczyńskiego rozpoznał brat, o czym dał znać władzom. Terrorystę skazano na dożywocie. Jeden Osama bin Laden, saudyjski terrorysta i milioner współzałożycieli przywództwa Al-Qaeda, odpowiedzialny za zamach na wieżowce z 11 września. Bin Laden został zabity. Akcja rzekomo trwała 38 minut, a Bin Laden po uprzednim rozpoznaniu został zastrzelony na oczach świadków przez specjalny oddział Navy SEALs. Strona pakistańskiej zwolennicy spiskowych teorii dziejów podważają opis przebiegu akcji, kwestionując śmierć Bin Ladena. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. oraz Subskrypcję, a w komentarzu da dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!